Wczorajsze wiadomości opublikowały kilka wystąpień funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej z Gdańska kwestionujących praktykę stosowania tymczasowego aresztowania przez prokuraturę. Podano przy tym kilka przykładów, z których miało wynikać, że sprawcy włamań i zuchwałych kradzieży pozostają bezkarnie w wyniku odmowy aresztowania. Stanowczo zaprzeczam prawdziwości tych informacji i odrzucam sposób myślenia, którego rezultatem są takie uwagi funkcjonariuszy. W żadnej z przedstawionych wczoraj spraw nie zgromadzono dowodów pozwalających przyjąć, że osoby zatrzymane przez milicję są rzeczywiście przestępcami. Nie znam prokuratora, który w takiej sytuacji podjąłby decyzję o pozbawieniu obywatela wolności. Byłoby to oczywiste bezprawie. Wyrażam nadzieję, że funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej powstrzymają się od wypowiedzi mogących świadczyć, że próbują nakłonić prokuratorów do łamania prawa.